Czy planuje Pan przyjęcie migrantów na terenie Suwałk? Jeśli tak, proszę o przedstawienie planów i działań podejmowanych w tym zakresie. Dlaczego mieszkańcy Suwałk nie zostali poinformowani o takich planach i dlaczego nie przeprowadzono konsultacji społecznych w tej sprawie? To tylko niektóre z pytań, jakie dwaj radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości skierowali do prezydenta Suwałk. Jak napisali radny Izbicki i Rydzewski, do złożenia jej zainspirowały ich doniesienia medialne o piśmie wojewody podlaskiego, w którym oczekuje on od wszystkich podlaskich samorządów wskazania miejsc obiektów możliwych do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców innych niż uchodźcy z Ukrainy. Tymczasem fakty są, jak wynika z odpowiedzi prezydenta Suwałk, znacznie mniej sensacyjne, by nie powiedzieć, że wręcz prozaiczne. Owszem, pytania o miejsca i obiekty do ewentualnego wykorzystania wpłynęły, ale informacje tego typu przekazywane są w ostatnich latach co pół roku. Jak dodaje włodarz Suwałk, przed wybuchem wojny na Ukrainie takie praktyki również były standardem, ale realizowanym rzadziej, bo co dwa lata. Oczekiwane przez wojewodę informacje o ewentualnych miejscach zakwaterowania cudzoziemców niezbędne są do przeprowadzenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego. Prezydent odniósł się również do kwestii konsultacji społecznych w tej sprawie. W przypadku otrzymania decyzji administracyjnej wojewody podlaskiego odnośnie uruchomienia punktów zbiorowego zakwaterowania dla migrantów na terenie miasta Suwałki, będę zobowiązany z mocy prawa wykonać polecenie wojewody, tak jak miało to miejsce w lutym 2022 roku, gdzie miasto Suwałki uruchomiło punkty zbiorowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy. Na ten moment nie ma planów ani wytycznych w tym zakresie, więc jakiekolwiek konsultacje społeczne byłyby bezzasadne.